Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Piwne newsy, 4 września. Wiadomością ubiegłego tygodnia czy ubiegłego weekendu jest fakt, że grupa BRJ się powiększyła, czyli browar regionalny Jakubiak. Został zakupiony browar w miejscowości Biskupiec na Warmii. Browar z drugiej połowy, czy właściwie z końca XIX wieku, więc zabytkowy, historyczny. Działał do 1998 roku w ramach olsztyńskich browarów. Do nich należał też Jurand, już zamknięty. No i BRJ, czy Marek Jakubiak, zakupił ten browar. Jak najbardziej pasuje to do mapy Polski, żeby mieć te browary w miarę równomiernie rozmieszczone. Więc na tę chwilę w grupie jest Ciechan, Lwówek, Bojanowo, Tenczynek, kupiony jakiś czas temu, który się rozwija, znaczy rozruch jakiś tam ma nastąpić, i Biskupiec. No i bardzo możliwe, że to nie koniec zakupów nawet w tym roku. No, bo browar zabytkowy, otwarta fermentacja, jak zostanie to wszystko tam poukładane, to się okaże. Z ciekawostek, nowy browar, znaczy z ciekawostek, nie z ciekawostek, tylko z informacji. Nowy browar kontraktowy, browar Wrężel, który waży w Zarzeczu. Waży w Zarzeczu i będzie miał, czy ma mieć w ofercie 3 piwa, stout owsiany, 11,5, American Pale Ale 12 Plato i marcowe 13,1. Piwa jakoś szczególnie odkrywcze się nie wydają, ale nie jest źle. A propos w Zarzeczu, uważał też, ciekawostka taka, znany bloger Michał Kopik, i będziemy mogli niedługo spróbować jego piwa. Bardzo możliwe, że na warszawskim festiwalu piwa, który odbędzie się w październiku, bodaj drugi weekend października. W Łodzi otwarty został browar Księży Młyn, to znaczy inaczej, zaczął ważyć, natomiast nie wiem, czy jest otwarty, czy nie jest otwarty, natomiast piwo ma być serwowane 27 września. Taka jest premiera zapowiedziana. Jasne pszeniczne, porter i bitter. No, ten porter i bitter dają nadzieję na to, że coś tam się będzie działo sensownego. Piwowarem jest były piwowar z Olbrachta z Torunia. Ważelnia 5,5 hekto, zbiorniki fermentacyjne 30 hekto, co jest trochę dziwne. To znaczy piwowar będzie musiał się trochę narobić, żeby zapełnić. Chyba nie mówiłem o tym, że wystartował browar restauracyjny w Ustce. Nazywa się to Fisherman's House. Więcej jakoś tam szczegółów mi do głowy nie przyszło. Artezan. Artezan ogłasza i będzie można spróbować już w nadchodzący piątek, jak sądzę, czyli jutro, będzie można spróbować piwo Rżysko, żytnie Ale Galaxy 12,5 Plato. Będzie można spróbować go na Brackiej Jesieni, na którą oczywiście gorąco zapraszam. Piątek, sobota, to będzie 5-6 września. Będę tam w piątek, będę tam w sobotę. W sobotę będę prowadził takie panele degustacyjne dubli i porterów. Miejsc na to już na pewno nie ma. Być może można się zapisywać na listę rezerwową. Jeżeli tak, to jak ktoś będzie miał szczęście, po prostu ci z listy tej pierwszej nie przyjdą, albo się spóźnią, albo się gdzieś zakałapućkają, no to niestety, znaczy to wtedy wchodzą z listy rezerwowej. Ale będzie też możliwość po tym gdzieś tam na dole przybić piątkę, wypić piwo i tak dalej. Ale wróćmy do Artezana, bo Artezan już w połowie września ma montować ważelnię.
montować warzelnię nową, ale gdzie? W Błoniu, nie w na Tolinie, gdzie obecnie się znajduje browar Artyzan, tylko przenoszą się do Błonia. Nowa lokalizacja, nowa warzelnia, warzelnia będzie z Pacowa, Pacowskie Stroiny, tak się chyba nazywa firma prawidłowo. I ciekawostka, co się stanie ze starym browarem. Browar czy warzelnia była wystawiona na sprzedaż, natomiast udało się sprzedać browar jakby... Znaczy browar pozostaje w tym samym miejscu. Nie będzie to browar Artyzan, będzie to z plotek, jakie do mnie dotarły, browar Bazyliszek. Browar Bazyliszek jest obecnie browarem kontraktowym, który działa w Warszawie i w zasadzie waży na potrzeby dwóch lokali. Po drugiej stronie lustra i Piw Paw, które mają jednego właściciela. I będzie Piw Paw jeszcze drugi lokal. Nie znam lokalizacji, ale gdzieś tam w każdym razie ma być i jeszcze więcej kranów tam będzie niż w Piw Paw. Także myślę, że browar będzie to robił na potrzeby tych trzech lokali i ten. Bazyliszek zasłynął dosyć takimi ciekawymi piwami. Nie miałem ich okazji pić. Jedno było z absyntem. Ono się nazywa Psycho IPA chyba, a drugie to chyba z ziemniakami, jak się nie mylę. Natomiast obecnie na rynku jest piwo o nazwie Sava i jest to American Wheat 14,25 Plato, 4,3% alkoholu. A propos browarów kontraktowych z Warszawy, to browar Spirifer wypuść oni... To jest browar, który idzie na przekór wszelkim możliwym trendom, jeżeli chodzi o nazywanie piw, browaru i w ogóle wszystkiego. Otóż browar Spirifer, to jest taki skorupiak czy mięczak. Takie coś, co żyło kiedyś w morzu i skamieniało. I tenże Spirifer wypuścił piwo o nazwie Tourmalet. Żeby można sobie zęby połamać. O co chodzi z tym Tourmalet? Col de Tourmalet jest to przełęcz w Pirenejach i tak jest nazywany też jeden z odcinków Tour de France, jeden z najtrudniejszych, czy najtrudniejszy odcinek górski Tour de France, to jest Col de Tourmalet. Zakładam, że tak się to powinno wymawiać. I na cześć zwycięstwa w klasyfikacji góralskiej, czy górskiej Tour de France, które przypadło Rafałowi Majce, polskiemu kolarzowi, oni postanowili właśnie uważyć piwo Tourmalet. To piwo uważono, uwaga, uwaga, wcześniej browar ważył w trzech koronach, uważono w Czechach, w browarze Wyszków. Co ciekawe, browar podaje, że recepturę opracował Marcin Chmielarz, popularny mason. Tymczasem Ale Browar pojechał z rewizytą do Norwegii, do Nogne Ø, i w Nogne Ø uważył Pipa, czyli polskie India Pale Ale, single hop Junga. Piwo ma być podobne do Hopsasa, aczkolwiek z tego względu, że chmielone, że zasyp układało Nogne, no to w jakiś tam sposób oczywiście inne. Pinta. Pinta waży w Zarzeczu, waży w Zawierciu i dzięki Zarzeczu wraca piwo, jak sądzę, wraca piwo Pierwsza Pomoc, czyli pierwszy taki rzemieślniczy pils. 3 zł pewnie nie będzie kosztował, ale zakładam, że będzie wyraźnie tańszy niż piwa, powiedzmy Atak Chmielu, Automata i tak dalej. Z racji, że ma niski ekstrakt, polskie surowce tylko chyba. To jest jedno, a z ciekawostek pojawi się Senepa, czy inaczej, wraca Senepa IPA, czyli piwo o trudnej nazwie do odczytania, jeśli ktoś nie wie, jak wymawiać, ale pojawia się nietypowo, bo mieliśmy w zeszłym roku wersję Senepa IPA, a teraz będzie Senepa IPA Blond i Senepa IPA Ambré, czyli wersja jasna i bursztynowa. Zakładam, że Senepa IPA to było bliżej tej wersji bursztynowej, no ale nie wiem. Pojawiły się informacje o tym, że otworzy się browar Lubicz, inaczej, browar restauracyjny Lubicz w miejscu browaru przemysłowego, który kiedyś tam był, browar Lubicz, który został zamknięty na początku tego wieku w Krakowie, mowa o Krakowie, czyli w budynkach browaru, które zostały zaadaptowane na jakiś tam sklep, Piotr i Paweł, tam ma być jakieś tam takie rzeczy. Budynek słodowni, który należał do tego browaru, ma być znowu pełnić funkcję piwowarską. A propos brewpubów,
Mikeller otwiera brewpub w Kopenhadze w kooperacji z browarem amerykańskim Three Floyds. I to jest taka informacja, która pojawiła się na Beer Geek Madness, więc z jednej strony oczywiście no ciekawa, z drugiej ona obala jakby te pogłoski, które mówiły, że Mikeller już nie będzie browarem Gypsy, czy tam Nomad, czy jak to tam nazwać, wędrownym, tylko będzie miał swój własny browar. Nie, dalej będą ważyć w The Proof Brewery, dalej będą ważyć tam te wszystkie inne kooperacje, kolaboracje i tak dalej. Natomiast oprócz tego będą mieli brewpub z Three Floyds w Kopenhadze. I na koniec informacja z Wąsoszu. Trzy piwa. Jedno już chyba nie wiem, czy jeszcze jest na rynku, to jest Sir Arthur ESB. Następnie Sean, to jest Dry Stout. I Steve American Lager, 11, chmielona, single hop, chmielona chmielem Zytos. Powiem szczerze, nie znam tego chmielu. No, ciekawe jak to wszystko będzie. Browar się dobrze rozkręca, idą grubo, myślę, że z dobrym skutkiem. Może przy okazji zarobią na grafika do etykiet swojej serii, bo widziałem piwo pszeniczne ma etykietę z serii tej samej, co piwo jasna dwunastka. Więc to by było tyle. Do zobaczenia w Cieszynie. No i śledźcie Instagram, bo na Instagramie będą się pojawiały fotki z Japonii. Mam taką nadzieję. Do zobaczenia zatem. Cześć.